Ankietę na temat zmiany nazwy miasta można było wypełnić przez ostatnie dwa tygodnie konsultacji społecznych, czyli od 19 lipca do 2 sierpnia. Łącznie wzięło w niej udział 6487 gorzowian. Przeciwko zmianie nazwy miasta na Gorzów zagłosowało ponad 66%, a za odłączeniem członu Wielkopolski było prawie 34% osób, które wzięły udział w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy mogli też wyrazić swoje zdanie szerzej na ten temat w formularzu uwag i opinii. Tutaj także większość mieli przeciwnicy zmiany nazwy. Ponad 72% zagłosowało przeciw, za ponad 25%, a nieco ponad 2,5% nie wyraziło swojej opinii na ten temat. Jako ciekawostkę warto dodać, że podczas konsultacji społecznych padały też propozycje zmiany nazwy miasta nie tylko na Gorzów, ale także na Gorzów nad Wartą, Gorzów Lubuski oraz Landsberg. Raport został opracowany przez Miejskie Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji i jest on dostępny na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Urzędnicy podkreślają, że decyzja w sprawie zmiany nazwy miasta nie zapadła wraz z końcem konsultacji społecznych. Sprawą zajmą się teraz radni Rady Miasta, którzy o ewentualne odłączenie członu Wielkopolski mogą zawnioskować do odpowiedniego ministerstwa.